Dzień dobry, Paweł Wilk, minęła 18.30. Zapraszam na główne wydanie Faktów w środę. Zaczynamy od informacji przygotowanej przez redakcję TVP Info. I to z drugiego końca Polski. Polskie służby spodziewają się w najbliższych dniach kolejnych prowokacji na polsko-białoruskiej granicy. Pod koniec tygodnia w jej pobliżu Białorusini zapowiadają przeprowadzenie manewrów wojskowych. Towarzyszyć im mają wojska rosyjskie, dziś na granicy w Krynkach. Gotowość polskich służb nadzorowali ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Dominik Cierpiał. Ostatnia doba to ponad 70 prób sforsowania polsko-białoruskiej granicy. Służby udaremniły próby wejścia do naszego kraju migrantów z Somalii, Jemenu czy Afganistanu, a więc krajów niegraniczących z Polską. Z całego świata migranci są tu sprowadzani przez służby białoruskie. Reżyserami tej operacji są Rosjanie w Moskwie. Natomiast wykonawcami jest reżim Łukaszenki. A celem tej operacji miało być zalanie Polski migrantami, by nie mogła przyjąć uchodźców z Ukrainy. Do paraliżu jednak nie doszło, bo polscy mundurowi odparli szturm. Będziemy bronić polskiej granicy, dlatego że nie doprowadzimy do tego, żeby Polska została zdestabilizowana. I to jest naszym głównym zadaniem. W ostatnim czasie rząd zwiększył liczbę mundurowych w pobliżu granicy. To odpowiedź na skierowanie w to miejsce rosyjskich bandytów z tak zwanej grupy Wagnera. W piątek Białorusini i Rosjanie chcą prowadzić ćwiczenia w pobliżu polskiej granicy. Skala tych manewrów pewnie nie będzie oszałamiająca z uwagi na zaangażowanie Rosjan w krwawej wojnie na Ukrainie, ale tak naprawdę te manewry są elementem wojny psychologicznej. Dziś polskie służby są na takie działania zdecydowanie lepiej przygotowane niż jeszcze 2 lata temu, bo wzmocniono siły na granicy i zbudowano zaporę. Będziemy bronili naszego prawa do bycia gospodarzem we własnym kraju. Nie było to łatwe zadanie, bo w przeciwieństwie do podobnych działań na Litwie czy Łotwie, w Polsce opozycja sprzeciwiała się rządowym planom wzmocnienia granicy. Gdy w Sejmie pojawiła się specustawa o budowie zapory bez zbędnych formalności, opozycja zagłosowała przeciw. Nie będziemy wspierali ich w takich, no delikatnie powiem, dwuznacznych przedsięwzięciach i pomysłach. Działaniom opozycji towarzyszyły wezwania celebrytów, by nie chronić granicy i wpuszczać migrantów niewiadomego pochodzenia. Rząd nie ugiął się pod presją i zbudował zaporę, a polscy mundurowi całą dobę strzegą w tym miejscu polskiej i unijnej granicy. Dla TVP3 Dominik Cierpioł, TVP Info. To była relacja przygotowana przez redakcję TVP Info. Teraz zapraszam na informacje z naszego regionu. Gazu w Polsce nie zabraknie. Mamy zapełnione magazyny w 95%. Tak mówił w Wierzchowicach koło Milicza Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. Poinformował dziś także o rozpoczęciu rozbudowy podziemnego magazynu gazu. Jesteśmy w Wierzchowicach. Tu mamy jeden z 7 magazynów gazu. Największy magazyn gazu. I rozpoczynamy właśnie proces bardzo ważny dla bezpieczeństwa Polski. Rozpoczynamy rozbudowę pojemności magazynowych gazu. Rozbudowę 800 tysięcy milionów metrów sześciennych gazu. Dziś w Polsce dysponujemy mocami pojemnościowymi 3,3 miliarda metrów sześciennych gazu. W ciągu 2 lat rozbudowywujemy pojemności do 4,1 miliarda metrów sześciennych gazu. Proszę Państwa, to zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo naszego państwa. Rozbudowa zbiornika gazu w Wierzchowicach będzie kosztowała 576 milionów złotych i potrwa 2 lata. Ponad 1000 pocisków artyleryjskich, moździerzowych oraz zapalników wydobyli saperzy z Czarnego Potoku w pobliżu wodospadu Szklarki. Akcja trwa od 10 dni. Saperzy z Bolesławca potrzebują wsparcia. Deklaracja pomocy padła dzisiaj podczas posiedzenia sztabu kryzysowego powiatu karkonoskiego. Pomoc obiecały samorządy, strażacy, służby medyczne. Jacek Jaworski.
Sowieckie doły to od wielu lat teren znany mieszkańcom Szklarskiej Poręby i Piechowic jako miejsce szczególnie niebezpieczne. To tam w 1948 roku Armia Radziecka przewiozła amunicję produkowaną przez hitlerowców w pobliskich zakładach Karelma. Jak okazuje się, po latach znacznej części pocisków nie udało się zniszczyć. Jako dzieciak chodziliśmy tam na pstrągi do potoku, no i tam było pełno tego żelastwa. W rejonie Czarnego Potoku saperzy już od kilku lat usuwali odnajdowane przez turystów i grzybiarzy niewybuchy. Ciągle odkrywano kolejne. Każde większe opady deszczu powodują odsłanianie tych pocisków, jak i prace leśne związane z wyciąganiem drewna. Cały teren trzeba wreszcie skutecznie rozminować, mówi starosta karkonoski Krzysztof Wiśniewski. Za długo to było w ziemi, za długo stwarza zagrożenie, musimy coś z tym zrobić. Na nadzwyczajnym posiedzeniu sztabu kryzysowego saperzy z 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu przedstawili skalę zagrożenia lokalnym służbom. Sami nie damy rady rozminować i oczyścić całego terenu o powierzchni 5 hektarów. Potrzebujemy wsparcia, mówili. Z tego lasu my usunęliśmy 1020 sztuk różnych przedmiotów wybuchowych, niewypałów. Są to głównie zapalniki pocisków artyleryjskich, granaty moździerzowe oraz pociski artyleryjskie. Na czas prowadzonej akcji rozminowywania terenu saperzy potrzebują całodniowej opieki medycznej oraz wsparcia straży pożarnej. Ustaliliśmy plan działania na najbliższy tydzień. Wszystkie służby się bardzo mocno w to zaangażowały, z deklaracją współpracy również w przyszłości. Niewybuchy są niebezpieczne, ich usuwanie również, przypominają saperzy. Może się zdarzyć, że również przy niewielkim poruszeniu takiego przedmiotu może dojść do tragedii. Dlatego apelujemy o niedotykanie, nie manipulowanie, nie przenoszenie, tylko zapamiętujemy miejsce i zgłaszamy, dzwoniąc na policję lub numer alarmowy. Saperzy będą pracować w terenie do końca przyszłego tygodnia. Część szlaków turystycznych będzie zamknięta. Możliwe są też utrudnienia komunikacyjne na drodze krajowej numer 3 łączącej Szklarską Porębę i Jelenią Górę. Teraz remonty sal, korytarzy, dachów czy wymiana okien, drzwi i oświetlenia, czyli wakacyjne remonty we wrocławskich szkołach, które muszą dobiegać już końca i dobiegają. W tym roku kosztowały 21 milionów złotych. Powstają również nowe obiekty edukacyjne. I o tym Ewelina Klemke. W liceum ogólnokształcącym numer 9 dwa pomieszczenia biurowe zostały zaadoptowane na klasę. Będzie tu pracownia językowa. Zmieści się grupa 20-osobowa, nie większa, ale to już też rozładowuje ten nasz największy problem, jak w tym roku przyjęcie 12 klas, czyli 4 klas więcej. Gdzieś musimy z tą młodzieżą w pomieszczeniach dydaktycznych pracować. Więcej uczniów w szkołach ponadpodstawowych to konsekwencja reform oświaty. Drugi raz z rzędu musimy poradzić sobie z 1,5-rocznikiem, który wychodzi ze szkół podstawowych. Tak? Musimy na to szkoły nasze ponadpodstawowe przygotować. Właściwie wszystkie szkoły ponadpodstawowe, wszystkie szkoły średnie, w tych szkołach zostały utworzone dodatkowe oddziały. Podczas wakacji remonty przeprowadzone zostały w 60 szkołach i przedszkolach i we wszystkich miejskich żłobkach. W sumie kosztowały ponad 21 milionów złotych. To są rzeczy takie odmalowania pomieszczeń, korytarzy, remonty sanitariatów, sklinowanie podłóg, remonty kuchni, jadalni. To są rzeczy, które po prostu się zużywają, eksploatują i trzeba co jakiś czas je odświeżyć. To największa skończona inwestycja. W nowym zespole szkolno-przedszkolnym przy ulicy Asfaltowej naukę zacznie 1000 uczniów i 200 przedszkolaków. Budowa trwała 2 lata i kosztowała ponad 56 milionów złotych. 43 klasy, dwie sale sportowe, dla przedszkola 8 sal, sala wielofunkcyjna. Obok tego też będzie Centrum Aktywności Lokalnej. W ciągu ostatnich 4 lat na wakacyjne remonty we wrocławskich szkołach, przedszkolach i żłobkach przeznaczono ponad 360 milionów złotych. Wrocław, Ewelina Klemke. W faktach biogazownia na razie rzadkość w naszym kraju. Taką instalację zamierza wybudować w Głogowie firma Engie. Chodzi o międzynarodową grupę z branży energetycznej. W zakładzie z odpadów rolno-spożywczych, w tym z odchodów zwierzęcych, ma być wytwarzany metan, który jest ekologicznym paliwem. Andrzej Lampart. Instalacja ma powstać na terenach przemysłowych w pobliżu Huty Miedzi. Firma Engie jest właśnie w trakcie finalizowania zakupu od władz miasta 20-hektarowej działki.
ENGIE zamierza zainwestować w ten projekt 35 milionów euro. Budynek ma być oddany do użytku w drugiej połowie 2026 roku. Miasto tylko na sprzedaży gruntów zarobi 13,5 miliona złotych. To jest teren posadowiony w pewnej odległości od zabudowań, bardzo bezpieczny. Zresztą instalacja jest nowoczesna, bezpieczna. Firma ENGIE, prezydent Głogowa oraz pośrednicząca między nimi Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisali w sprawie biogazowni list intencyjny. Wszystkie te rzeczy, które robimy, jeśli chodzi o nowe technologie, powodują, że takich partnerów pozyskujemy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zgłosili się do nas, szukaliśmy kilka lokalizacji, na przykład Legnica nie była zainteresowana. Inwestycje związane z przetwarzaniem odpadów wzbudzają wiele obaw. Przedstawiciele firmy ENGIE przekonują, że można im zaufać. Inwestycje związane ze środowiskiem wymagają, aby byli w nie zamierzeni bardzo poważni partnerzy, inwestujący duże pieniądze, którzy nie uciekną po wybudowaniu czegoś, zniszczeniu czegoś, złożeniu odpadów. Nasza grupa jest gwarantem takiego partnerstwa, dlatego że my jesteśmy przygotowani do dużych inwestycji. Metan będzie wytwarzany w hermetycznej instalacji w procesie fermentacji odpadów rolno-spożywczych. Produktem ubocznym ma być ekologiczny nawóz, a odpady będą pochodzić od lokalnych dostawców. Polska jest jednym z 8 krajów w Europie, gdzie firma planuje uruchomienie biogazowni. Do 2030 roku ENGIE zamierza wydać na ten cel 3 miliardy euro. Głogów, Andrzej Lampart. Na koniec kryminał w operze. Czarodziejski flet w Breslau to tytuł nowej produkcji opery wrocławskiej z tekstem Marka Krajewskiego. W przedstawieniu zobaczymy światowej sławy kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego. Premier w nadchodzącym sezonie będzie więcej. Justyna Bortnik. Jesień w Operze Wrocławskiej 2 i 10 września otworzy galowy koncert inauguracyjny. Podczas wieczoru zaprezentują się wszystkie zespoły teatru, orkiestra, soliści, chór i balet. Królować będzie włoskie bel canto, gdzie usłyszymy kompozycje najwspanialsze Giuseppe Verdiego, oczywiście Pietro Mascagniego, Giacomo Pucciniego, gdzie można by powiedzieć szlagier gonić będzie szlagier. Hitem jesieni ma być czarodziejski flet w Breslau. Najbliższa premiera to połączenie baśni Mozarta i kryminału Marka Krajewskiego. Ten projekt wymyślony pod Wrocław tak naprawdę na wymiar naszego zespołu, na publiczność, która czeka na nowe wyzwania. Widowisko zobaczymy 1 października. Królowa Nocy pierwszy raz chyba będzie miała imię i nazwisko. Jest to Gabi Celt. Jest to szefowa domu publicznego, a właściwie całych sieci domów publicznych. Będzie to dealerka narkotyków. Jest to również taka zła szefowa. Na deskach opery wrocławskiej zobaczymy m.in. Kopciuszka Rossiniego, Moniuszkowską Halkę czy Rekwiem de Mol Mozarta. Musimy odbudować zaufanie naszych widzów, naszych słuchaczy do opery wrocławskiej. Naszym planem, zamierzeniem jest to, aby było głośno o operze wrocławskiej, głośno w naszym regionie, we Wrocławiu, ale również w całej Polsce, tylko w trochę innym kontekście niż niestety do tej pory. Będziemy pracować na tym, aby nasz repertuar, aby nasze zespoły artystyczne, wszystkie, mówię tu o solistach, o chórze, o balecie, orkiestrze, aby się rozwijały. Początek 2024 roku w operze będzie włoski. Widzowie zobaczą opery związane z Italią. Fakty Justyna Bortnik. I operą wrocławską kończymy główne wydanie faktów. Za chwilę prognoza pogody. Nasz wieczorny program o 21:30. Dobrego wieczoru, do zobaczenia. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Filmowe wydarzenie roku. Potrzebujemy kogoś w Auschwitz. Majer twierdzi, że jeżeli pan nie da rady, to on nie widzi nikogo innego. To rozkaz. Prośba. Musi być jakaś presja świata na tych niemieckich barbarzyńców. Historia człowieka, który ujawnił prawdę o Auschwitz. Pamiętajmy o bohaterach. Czekasz ode mnie dziś, że tak trzeba było. Raport Pileckiego. W kinach od 1 września.
Aleksandra Mikołajczyk. Witam i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. To już naprawdę ostatnie chwile przed zmianą aury na lepsze. Jutro będziemy jeszcze mierzyć się z frontami atmosferycznymi, a więc na pewno pojawi się deszcz i w wielu miejscach poza południową Polską również burze, ale będzie się chwilami także rozpogadzać i to jest dobra wiadomość. Na termometrach od 19 do 23 kresek, chłodniej na Przedgórzu od 15 do 18 stopni. A teraz spójrzmy, co na Dolnym Śląsku. W nocy sporo chmur na niebie z okresowymi przejaśnieniami. Od czasu do czasu pokropi słaby, przelotny deszcz. Chłodno od 10 stopni w Kłodzku i Wałbrzychu do 13 w Legnicy i we Wrocławiu. Poranek również sporo chmur, przelotne opady deszczu, ale będą pojawiać się również rozpogodzenia i chwile ze słońcem. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 18 stopni na południu regionu do 21 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie niskie, ale będzie powoli rosło. W południe wyniesie 998 hektopaskali. Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, podczas burz porywisty, do 70 km na godzinę. Biometr niekorzystny, warunki drogowe poza opadami będą dobre. To tyle o pogodzie na jutro. Mojego wieczoru dla Państwa i do zobaczenia. Prezenterki Telewizji Wrocław korzystają z kolekcji Pracowni 17. Manifestacje były tak liczne, że jak okiem sięgnąć, jest tłum ludzi. To były w jednego dnia największe manifestacje uliczne w historii Polski. Już nigdy więcej nie powtórzyła się tak duża ilość osób na demonstracjach Solidarności. ...1982, Wielki Zryw, w czwartek o 18.45 w Telewizji Wrocław.